No, także weszliśmy ostatnio i nie mamy jak usiąść. Oni płyną półtorej godziny chyba z tego, co czytałam wczoraj. Ja wolę mieć takiej trochę swojej prywatnej przestrzeni, żeby tam mieli jakiś problem techniczny. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zondzie w ten piękny, słoneczny dzień. Muszę wam powiedzieć, że na pewno ktoś zasłużył na urlop, czyli my. Padało tylko 2 dni przez 7, więc statystycznie nie jest źle, mogłoby być gorzej. Idziemy sobie na miasto. Dzisiaj wydarzy się ten rejs na jezioro Śniartwy, także zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, czyli ostatni dzień naszego urlopu. Cały tydzień spędziliśmy sobie w miarę aktywnie, na tyle, na ile było to możliwe. Ale ten rejs, którego nie udało się odbyć, ponieważ tam mieli jakiś problem techniczny na tym statku, którym chcieliśmy popłynąć, później nie pływali przez kolejne 2 dni. Stwierdziliśmy, że popłyniemy sobie dzisiaj na taki dłuższy rejs, nie tym Faryjem, tylko może tą Perłą albo jakimś takim innym, większym statkiem. Ważne, żeby tylko zabrali nam pieska ze sobą i będzie git. Kemping dzisiaj, w sumie już od czwartku, czyli od wczoraj, jest przepełniony. Jakbyśmy przyjechali teraz na weekend, a nie na zeszły, tak jak to zrobiliśmy w sobotę, to byśmy chyba nie mieli gdzie się ustawić. Normalnie trzeba było gdzieś na środku, na trawniku, po prostu gdzieś między innymi, tak dziwacznie. Szczerze, taka moja opinia jest, że no ja bym miał problem z takim kempingowaniem, że stajesz gdzieś tam, gdzie sobie znajdziesz miejsce nieuporządkowane, to takie i w ogóle takie dziwaczne mi się wydaje być. Wszyscy na kupie, że nie ma tych takich parcelek podzielonych, ale wiem, że większość kempingów tak wygląda i nie powinienem się dziwić, ale no, dla mnie nie jest to takie bardzo, no nie wiem, komfortowe. Ja wolę mieć takiej trochę swojej prywatnej przestrzeni, a nie tak siedzieć i obok zaraz jakaś familiada też, tak po prostu sobie patrzymy na stoliki, na grille i w ogóle co tam się dzieje. Na dzisiejszym filmie, jeszcze korzystając z pogody, będę chciał zrobić sesję zdjęciową naszych produktów na stronę sklepu zdrowyzond.pl, gdzie was bardzo serdecznie z tego miejsca zapraszam. Ekologiczne środki czystości to jest coś, co możecie nabyć u nas, wspierając nas w naszych działaniach. I tak miałem wam pokazać taką miejską plażę, która znajduje się w Mikołajkach i ona znajduje się przy hotelu Mikołajki. No bo w jakim innym miejscu mogłaby się znajdować? 5-gwiazdkowy hotel to musi mieć blisko do wszystkich fajnych atrakcji. Tutaj są takie mola, miejscóweczki do posiedzenia. W związku z tym, że jest to miejsce nieprzyjazne zwierzętom, to zdupcam stąd. Oni płyną półtorej godziny chyba z tego, co czytałam wczoraj. Tak się złożyło, że akurat łajba tutaj sobie odpływa za 15 minut, więc kupujemy bilety i lecimy. I tak, bilety kupione, 75 zł, piątkę za pieska, po 35 zł od dorosłej osoby, bilet normalny. Odpływamy za 15 minut, Zuzia poleciała jeszcze szybko do sklepu, także czekam na Zuzannę i już puszczałem pomału na statek, ale jest taka kolejka, że sobie poczekam akurat tutaj na Zuzię. Najlepsze miejscówki na pewno będą zajęte, no ale trudno, no taki jest koszt spokojnego czekania na swoją kolej. Wbijamy na pokład. Lecia, ty nie pierwszy. Dzień dobry. Chodź pięknie. Chodź, hops. Z pieskiem na górę. Dobrze. Skoczysz? Dobra, przytrzymaj, bo ja muszę ją wziąć, bo takie wąskie schody są. Tu można zejść pod pokład, ale my z pieskiem musimy iść na górę. Aha.
No, także weszliśmy ostatnio i nie mamy jak usiąść. No, pod pokładem jest dużo miejsca, ale nie chcą nas tu wpuścić. No i panowie pozwolili nam z pieskiem zejść pod pokład. A rozumiem, czemu nie chcieli pozwolić, bo jest tutaj dywan po prostu. Przynajmniej jest usiąść. Przyjemnie jest. No, i się go nie możesz położyć. Fajnie, co? Dwóch takich młodych chyba. Dwóch, tylko. Oni tylko na I tutaj właśnie wypływamy z jeziora Mikołajskiego na jezioro Śniartwy. Rejsu zrobiło się trochę miejsca na górze, a już wiemy dlaczego, bo wyszliśmy tutaj i strasznie wieje, więc ludziom po prostu się zrobiło zimno i pouciekali. Półtorej godzinki rejsu za nami. Wpływamy do Mikołajek.
opuszczonego jest, zobacz, jakie wielkie strony. A, to jakieś podobanie. Słuchajcie, zmiana kadru, nastąpiła teleportacja z jeziora Śniardwy i z rejsu po tym jeziorze. Wylądowaliśmy pod wieżą widokową, którą widzicie tutaj za mną. Jest to wieża widokowa, z której taka wieża tak naprawdę kościelna trochę, ale można sobie na nią wbijać i zobaczyć miasteczko z góry. Ale jest pewien kłopot, kurczę, życie pisze swój scenariusz po raz kolejny.